Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Minecraft z serii Jurassic Park. Możecie mi w ogóle policzyć, ile razy powiedziałem z gry Minecraft Jurassic Park. To w ogóle byłoby śmieszne. Mam nadzieję, że ani raz mi się to nie zdarzyło, chociaż coś czuję, że już po 20 paru odcinkach raczej to jest mało możliwe, żebym się ani razu nie pomylił. No i dzisiaj wybieramy się do jaskiń. Wybierzemy się w kierunku naszego pierwotnego obozowiska, gdzie myślałem, że wybudujemy bazę. Myślę, że to będzie spoko pomysł, żeby iść właśnie w tym kierunku, dlatego że tam jeszcze nic nie robiłem w jaskiniach za bardzo. Tam byłem tylko raz. Zresztą nie byłem głęboko wcale. No i w sumie przechodzimy przez pustynię, więc idziemy i tak w trochę innym kierunku. Możemy zajść do kowala, zobaczyć co on tam ma. O, terakotowy golem. Też dodałem moda na golem. Obsydian, chlebków nie chcę. 4 obsydianu się jak najbardziej przyda. Aczkolwiek już wiem, że już zapomniałem wiaderek. Chociaż to jedno by mi się przydało, no. Naprawdę. Naprawdę. Jedno głupie wiaderko lawy nie mogę mieć. Trzeba będzie ten piec niedługo powiększyć. Jak wrócimy, to będę się musiał tym zająć raczej poza odcinkiem. No bo w tym piecu już nie ma miejsca, jest jeszcze sporo rud, których tak naprawdę nawet nie odkryliśmy. No bo są również jeszcze rudy z modyfikacji Erebus, które raczej lepsze niż ten manual nie są. Ale no są. Możecie mi też dać znać, czy są jakieś lepsze rudy i czy da się zrobić jakieś lepsze sprzęty niż takie, które ja mam. Bo domyślam się, że raczej jest to możliwe, ale nie wiem, jak je zrobić, z czego i tak dalej, więc możecie mi dać znać co do materiałów, które będą od tego lepsze, jakie one mają zdolności i w ogóle, nie wiem, pod jakim kątem one są lepsze. Bo wiadomo, że mogą mieć na przykład mniej użyć, ale nie wiem, mogą mieć na przykład efekt pioruna, jak ma na przykład mój miecz. I to jest bardzo fajna rzecz, bo coś mi się wydaje, że ten piorun akurat dość dużo bije. To są driozaury. Zielony, nie wiedziałem, że są w różnych kolorystykach. Jest Mr. Zombie. No i ten piorun się wydaje być kozacki, no. I tak miałem go na hita, a ten piorun jeszcze się dołożył z jeszcze większą ilością damage'u. I tak naprawdę no, on już nie miał szans tego przeżyć. Więc bardzo fajna sprawa. Oczywiście ja pamiętam, że marudzicie, żebym ja nosił pochodnie w drugie ręce, więc ja będę starał się ją nosić w główne ręce, bo drugie ręki nie lubię. Ale mimo wszystko postaram się pójść wam na jakąś ugodę, żebyście też mogli widzieć więcej troszeczkę, co ja robię. W ogóle tutaj jeszcze chyba ani razu nie byłem w cave'ach. W ogóle w tej serii mało rzeczy robię poza odcinkami, tak zauważyłem. No ale to chyba dobrze, bo w poprzednim Minecraft'cie robiłem dość dużo rzeczy poza odcinkami. Ale wydaje mi się, że im mniej rzeczy poza odcinkami, tym w sumie lepiej. Bo więcej odcinków jest, a jak jest więcej odcinków, to jest więcej watch time'u. Jak jest więcej watch time'u, to jest więcej pieniędzy, jest więcej reklam, więcej subskrypcji i więcej wszystkiego dla mnie, bo oczywiście nam YouTuberom tylko na tym zależy. Więc miejcie tego świadomość. Żartuję oczywiście. Ale nie, no to są też ważne rzeczy, no bo jednak teraz mój kanał jest w stanie naprawdę osiągnąć z samych, uwaga, reklam zarobek rzędu 10-11 zł miesięcznie. Co kiedyś z reklam zarabiałem ile? 2 zł, 3 zł? No to jest naprawdę duży postęp, 10-krotny około. A jeszcze w dodatku kiedyś na streamach zarabiałem faktycznie dużo, bo ja potrafiłem zarobić nawet te 2-3 zł miesięcznie, z tym, że no było to nieproporcjonalnie dużo pracy jak do tego, ile wkładam w daily odcinków, więc no to mi się bardziej opłaca, bo prędzej czy później tak czy inaczej ta widownia się zbierze troszeczkę większa, zresztą co widać po tym, jak mój kanał się zaczął ostatnio agresywnie rozwijać, no to najpewniej raczej pójdziemy w końcu do przodu i prędzej czy później zacznę już mieć jakieś w miarę ładne pieniądze z tego YouTube'a. I być może nawet zrobimy kiedyś, że będą 2 odcinki dziennie, a nie jeden. To też byłoby fajne. Czy ja dostałem głowę szkieleta? Dostałem głowę szkieleta i mam jeszcze głowę zombie. Ogólnie spójrzcie na to, że ten miecz ma coś takiego jak Beheading 2.
Czyli najprawdopodobniej odpowiada to za to, że mamy zwiększoną szansę na wydropienie nam głowy danego mobka, którego przed chwilą zabiliśmy. Ogólnie przydałoby się ten piec również poszerzyć nie tylko na wysokość, ale powiększyć go też na długość czy szerokość. Z tego co się orientuję, raczej nie muszę go opróżnić, żeby to zrobić. Ale się trochę cykam, że stracę materiały, które tam mam, a jest ich tam naprawdę bardzo dużo, więc no chyba nie będę tego robił. No i tak na wysokość mogę go podnosić niemal w nieskończoność, więc nie powinno być to dla mnie żadnym problemem. No ale jednak żałuję, że ja wcześniej ten piec robiłem w nieregularnym kształcie i ja nie wiem, czy on mógł być w nieregularnym kształcie. Wydaje mi się, że mógł być, z tym, że w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze problemy z tym piecem, że nie dało się go w ogóle uruchomić, on się nie uruchamiał, nie chciał się palić, no to ja zrezygnowałem z tego nieregularnego kształtu na rzecz prostokąta. No i przy tym zostałem. No i niestety, no jest to troszeczkę mniejsza pojemność, bo ten nieregularny kształt jednak był wklęsły, a nie wypukły. Był wypukły, a nie wklęsły. No, co nam dawało troszeczkę więcej miejsca. Ale no trudno, no to jak mówiłem przed chwilą, możemy go upgrade'ować cały czas wzwyż. Nie musimy go powiększać wszerz, bo i tak nasza góra jest niezwykle wielka, więc zanim my będziemy mieli problem z tym, żeby go upgrade'ować do góry, to naprawdę bardzo dużo czasu minie. No to jest lawa. Na jakiej jestem wysokości? Na 36, to jeszcze jestem wysoko. Tutaj mieliśmy jeszcze jedno żelazko. Ważna sprawa jest. Mam wrażenie, że ogień z tego miecza jest jakiś taki czerwony. Ale fajny ma efekt ten miecz, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Nawet nie muszę mieć tego nożyka, tylko miecza na środku ekranu naładowanego do końca, a i tak zadaje naprawdę ogromne obrażenia i jestem w stanie zabić na hita. To jest naprawdę super sprawa. Przydałoby się przy okazji ten plecak, które powiększyć, bo on jednak jest dość mały. Ale czy ja będę z tak małą ilością modyfikacji potrzebował większego plecaka? Też jest taka zastanawiająca kwestia, czy na pewno. Bo jednak wtedy potrzebowałem, nie wiem, chyba miałem jeden diaksowy plecak, albo nosiłem przez jakiś czas nawet i dwa. Na serii z Medalcrafta, z tym, że ja tam wtedy miałem bardzo dużo modyfikacji. Coś podniosłem, tylko nie wiem co. Ja tam wtedy miałem bardzo dużo modyfikacji na różne rzeczy i tych itemów było kilkukrotnie więcej, które by się razem ze sobą nie stakowały. No i przez to tak to wyglądało. Możecie mi dać znać w ogóle, co on robi pod prawym przyciskiem myszy, bo nie wiem. Bladego pojęcia nie mam, bo raczej no, nie ładuje się ten miecz tym piorunem. Bo on sam z siebie czasami po prostu daje ten piorun, który mi się kojarzy z tym, ze szponem Beliara z Gothica. No, takie fajne skojarzenie. I teraz Enc Sobieski. Szpon Beliara, krzesiem błyskawice w mroku. I dalej nie pamiętam. Tam jest coś tam jeszcze i na wyspie Irdored. No, były czasy. A już chcę Gothic Remake. Tak bardzo chcę Gothic Remake. Ale musicie mieć świadomość wtedy, że Minecraft zejdzie na drugi plan. Chyba, że będę wrzucał dwa filmy dziennie, jeśli zasłużycie i nie wiem, będą one w stanie i tak wygenerować te 100 wyświetleń czy 200, jeden i drugi. No to wtedy rozważymy taką opcję, żeby robić po dwa materiały dziennie dla was. To też byłoby fajne. No bo jednak przyspieszyłoby to znacząco rozwój kanału. Wrzucanie dwóch filmów dziennie, jeśli byście oglądali to wszystko. A jeśli byście tego nie oglądali i po prostu pierwszy film miałby, nie wiem, 80 wyświetleń, a drugi miałby 30, no to już nie miałoby większego sensu, dlatego że po prostu ja rozumiem, że nie każdy ma czas, żeby obejrzeć dwa filmy na dzień. No ale to też jest co innego, jak są dwa filmy z dwóch różnych serii, a byłoby tak, że dwa filmy z jednej serii, ile creeperów? Ja mam tu redstone'a? Mam redstone'a. Nałożonego na tym mieczu. Ja bez redstone'a na tym mieczu to
Nie dałbym rady normalnie walczyć tym mieczem. On byłby kompletnie useless. Teraz tak jak widzicie, często nie jestem w stanie go załadować do końca. A i tak uderzam. No, gin bestią. Leżeć pod parą. Więcej tego. Do dzisiaj nie skończyłem w ogóle tych wszystkich fosilów. Skamielin, o, skamielin. Do dzisiaj nie zdążyłem tych wszystkich skamielin. Nie wiem, przebadać, przeanalizować. O, to analizę robi, no to one się analizują. To dzisiaj tego nie zdążyłem zrobić. No ale te najważniejsze są jednak te skamieliny dinozaurów, a skamielin dinozaurów już w zapasie nie mam. Więc to jest jednak najważniejsza sprawa moim zdaniem. Ło, naładowałem go. No, double kill. Przykro mi, panie Creeper. I panie, to też. Muszę walczyć o swoje życie. Pytanie, czy ja będę potrzebował w ogóle jeszcze złoto zbierać na coś w tych modyfikacjach. Wydaje mi się, że chyba już mi złoto nie będzie do niczego potrzebne. W ogóle spójrzcie na to, że w poprzednim odcinku chyba w ogóle nie ziewałem. To jest w ogóle sukces, możecie mi dać lajka za to, bo zauważyłem, że te filmy często mają na przykład, nie wiem, po 10-12 komentarzy i na przykład, nie wiem, 3 lajki. I mają, nie wiem, 10-15 godzin watch time, a film ma 20 minut. Jednak bardzo dużo osób obejrzało film w całości, a mimo wszystko lajka zostawili nieliczni. Ja osobiście mam taki fajny patent, jak nie mylić sobie filmów tych, których nie obejrzałem, z tymi, które obejrzałem. I po prostu wchodząc na film, zawsze zostawiam lajka i po prostu wiem, że już obejrzałem ten film. I dzięki temu unikam pomyłek. To taki fajny protip dla osób, które siedzą dużo na YouTubie. Oczywiście można zostawić również dislike'a, ale to raczej nie na moich filmach, ok? Proszę. Mam nadzieję, że się dogadaliśmy. Wyda. To było groźne. Troszkę się zesrałem. O, fuck. Dobra. Pochowajmy te rzeczy, które są nam potrzebne. To takie rzeczy chowam, których mamy w miarę pełne staki, żeby nie marnować miejsca za bardzo. Tej głowy, to nie wiem, na razie je będę trzymał. Jak mi się miejsce skończy, to po prostu powyrzucam. No to sko. Już myślałem, że nie wiem, znikąd wypływa ta lawa. Fajny jest ten piorun. Ciekawi mnie, ile on zadaje w ogóle obrażeń. 1, 2. Tylko 2. No trudno. O, 4. No i tak dużo nie potrzebuję tych diaksów. Tyle co na zbroję, żeby mieć na potem i tyle. Do tego Erebus się przyda zbroja. Tam jednak jest trochę tych bossów do pokonania. To taki upośledzony Twilight Forest. Tylko bardziej taki, nie wiem, starożytny. Jakby się tu przedostać. Dokąd w ogóle ja się tu mogę przedostać? O, wykopałem coś ciekawego. Co to? Ancient Iron Javelin Head. Jednak nic ciekawego nie wykopałem. Zwykły śmieć. No ale dobra, lecimy dalej. I tu mamy spawner. Patrzcie, jaki on sprytny. Zaczął uciekać w ogóle. Ej, bo mnie zabijesz. Dobra, jest zniszczony. No zgaś się! Czemu się nie chce zgasić? Tu coś fajnego jest? Niestety nie. Szkoda. Nie lubię wody w kajwach. Była też taka jedna modyfikacja kiedyś. Ona dodawała fajny generator terenu w ogóle. I trafiłem na taką podwodną jaskinię, ale to nie była taka podwodna jaskinia, jak są w tym nowym Minecrafcie zwykłe, tylko to była taka podwodna jaskinia do połowy zalana i tam ona była taka ładna, bardzo mi się podobała. Z tym, że to była paczka modyfikacji, która była dla tego, ale niestety
O, achievement get. No to ciekawe. Z tym, że to była modyfikacja dla Zeko, bo Zeko chciał założyć swój kanał, no ale niestety finalnie nic z tego ciekawego nie wyszło. A niestety, no jestem trochę rozczarowany, dlatego że Krzysiowi też zrobiłem modpaka i Kordisianowi też zrobiłem modpaka i nawet nie wziąłem za to pieniędzy. Wyszwalić te pieniądze. Ja jedyne co chciałem z tych serii to dostać content i zobaczyć, jak oni się bawią na stworzonych przeze mnie modpakach, a nie na stworzonych przez siebie czy z internetu, bo jednak nikomu się modpaków nie chce tworzyć poza mną, bo to jest strasznie żmudna robota i męcząca, żeby zrobić je bez bugów. Czy coś tu będzie? Chyba nie. Zużyłem cały lapis na ten kill-off, a jak się teraz okazuje, lapisu nie mamy. Trochę słaba sytuacja, ale tutaj jest jeszcze jakiś kanion, więc sobie zaraz na ten kanion przejdziemy. I mam nadzieję, że w tym kanionie znajdziemy jakiś lapis. Ja nigdy jeszcze nie miałem sytuacji, żebym szukał lapisu i redstone'a. Serio, to były materiały, których zawsze miałem pod dostatkiem, niezależnie od tego, czy jakieś modyfikacje tego wymagały, czy też nie. Ale może to dlatego, że ja zawsze chodziłem po tych cave'ach strasznie długo, serio. U mnie jednym z moich ulubionych zajęć zresztą w Minecraft'cie jest łażenie po cave'ach. No ale nie będę was przecież tym zanudzał na serii, gdzie mamy tutaj dinozaury, gdzie mamy tutaj nowy świat i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet chyba dwa nowe światy? Nie pamiętam. Musiałbym przejrzeć, co ja tam wgrywałem, bo już nie pamiętam. No ale jednak dodałem dużo nowych rzeczy, dużo fajnych rzeczy, które wymagają dużo czasu i co to. Modyfikacji jest tutaj mało, bo jest ich tylko 30 chyba 6, ale są one duże. Za to w Minecrafcie tych modyfikacji było bardzo dużo, ale nie wszystkie były takie większe. Niektóre były również i mniejsze. O, marchewka. Dobra, Mr. Zombie nie żyje. O, super, ja tędy przechodziłem? Serio? Nie widziałem tego miejsca? Jak to się stało? Nie wiem, czy ja będę potrzebował jeszcze obsydianu. Myślę, że może się przydać na jakieś tam elementy dodatkowe. W wypadku, gdyby mi się skończyły lepsze materiały. Ale tak poza tym, czy obsydian. Tak, obsydian będzie jeszcze potrzebny do Gaia Altar, czy do czegoś innego z tej modyfikacji. Spójrzmy sobie. Obsydian. Obsydian i ma 18 craftingów aż. To są te rzeczy z Tinkera. Jest, Kajan Keystone, to jest pierwsze. Tutaj jest też coś. Aj, Untaming, ta amulet, czekaj, napije się. Jest Offering Altar, Altar Base, Time Machine Workbench, Wehikuł Czasu, Rebirth and Expand, a tu jest Revival. Okej, okay, dobra, bo to są z różnych rzeczy. Z różnych rzeczy te same rzeczy, sorry, z różnych modyfikacji te same rzeczy. No bo ja mówiłem, że instalowałem też jakieś dodatki do tego moda, żeby on był bardziej kompletny, bo to jest modyfikacja, która została chyba przez grupę jakichś ludzi przełożona po prostu na wyższą wersję i ktoś zrobił do tego jeszcze jakieś tam dodatki. Dlatego po prostu są takie problemy czasami, że niektórych rzeczy nie da się zrobić rzeczami, które niby są z tej modyfikacji. Bo one faktycznie są z tej modyfikacji, z tym, że jakby to ująć, z tym, że po prostu nie łączą się ze sobą. Niestety te osoby najprawdopodobniej nie robiły tego we współpracy między sobą i stąd są takie błędy przy tych dwóch modyfikacjach, które miały być jako jedna modyfikacja. Niestety, no tak się zdarza. No to nie jest Tinker Construct, w którym mamy 30 różnych modyfikacji, które ze sobą współgrają. No ale niestety, no nie zawsze można mieć wszystko. Ja i tak jestem zadowolony i zobaczymy, czy na pewno to zamarznięte mięso będziemy w stanie zanalizować, bo mi się wydaje, że powinniśmy móc. Ile ja lapisu zebrałem? 47. To trochę mało, ale no chociaż coś, nie? Dobra, to niech zostanie ta lawa. Fajnie się tak chodzi po tych cave'ach. Ja muszę uważać na to, bo że ja mam mało miejsca na dysku. Ja już wiem, że na przykład poprzedniego filmu, który nagrałem dzisiaj, ani tego filmu, który teraz nagrywam,
Ja tych filmów nie zmontuję niestety, ze względu na to, że nie mam miejsca na dysku, bo zmontowałem film, z którego chcieliście bardziej surówkę. No i ja wam tą surówkę z tego prawie, że zrobiłem. Wyciąłem tam dosłownie, nie wiem, za 3 minuty z tego pojedynku z Command & Conquer, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to mówiłem w tym. No ale, ale jak chcieliście, to tak wam zostawiłem. Zresztą, no, wiadomo, to moje miejsce na dysku to jest mój problem, nie wasz. No ale to no. Jak dobrze. W ostatniej chwili zauważyłem, że spadnę do lawy. Super, to coś, co mi wypadło, to się chyba spaliło. Szkoda. No trudno. Tutaj mamy jeszcze więcej tego, to też się przyda. Chcieliście, żebym ja z tego zrobił miecz, więc jak tego więcej nazbieram, to będziemy mogli zrobić miecz z tego tak typowo eksperymentalnie. Nie żeby z niego korzystać, tylko po to, żeby zobaczyć, jakie on będzie dawał efekty, bo napisaliście, że on daje ciekawy efekt po prostu i żebym sobie to wytestował, więc mimo wszystko możemy to wytestować. Jak zawsze mówiłem, lubię komentarze od was, dlatego że wy wiecie lepiej, co chcecie oglądać niż ja. No i ja mogę wam to dać, bo jeśli faktycznie będzie miało to jakiś ciekawy efekt, no to myślę, że i wy, i ja chcecie to zobaczyć. Więcej tej rudy, tego peridotu, czy oliwinu. O, lapis jest dobrze. Jak ja nie lubię wody w cave'ach. Dawaj mi lapis lazuli. To jest ważna sprawa, zapomniałem wam oświetlić. Już wam oświetlam, żeby nie było, że nie dostosowuję się do waszych potrzeb. A mówiłem, że to zrobię. Że będę chodził z wyciągniętą pochodnią w miarę możliwości. Jednak no nie lubię tej drugiej ręki. No musicie mi wybaczyć, ja jestem starym graczem. I też wtedy jak graliśmy ten mecz w Command & Conquer, ja się będę teraz nad tym spuszczał długo pewnie. Miejcie tego świadomość. Bo no, ja nigdy nie wygrałem meczu w takiej grze multiplayer każdy na każdego. W sensie... może dlatego, że po prostu mało ich grałem, ale grałem jakieś mecze typu w twierdzy czy w jakiejś innej grze typu Age of Empires, bo tam faktycznie grałem takie mecze, no to zazwyczaj dostawałem po dupie ostro. A jednak tym Command & Conquer mi się udało i jestem po prostu z siebie dumny. Więc dajcie mi się nacieszyć, dobrze? Dobra. Nie wiem, tego obsydianu chyba nie potrzebuję więcej, po co mi to? Na pewno nie będę tego więcej potrzebował. Zresztą żelaza, które zbieram, też nie będę potrzebował. A mimo wszystko zbieram. Będziemy musieli udać się na wyprawę, taką długą wyprawę w poszukiwaniu gliny, ale będzie to raczej wyprawa krajoznawcza, żeby sobie obejrzeć mapkę. O! Stona dostałem, ciekawe. Wracając, no żeby sobie obejrzeć mapkę i tylko i wyłącznie po to, no bo jednak mało podróżowaliśmy w tej serii, a chyba wypadałoby troszeczkę też zwiedzić tej mapy. Jest! Jedwabny dotyk, który tak bardzo chciałem. Udało nam się. Słyszałem creepera. Na szczęście mi krzywdy nie zrobił. Dżihadysta obej srany. Dobra. Więcej lapisu dla mnie. Lapis jest nam potrzebny. Dobra, chociaż trochę zapalę. Chyba możemy już wychodzić. A jeśli możemy wychodzić, no to raczej wyjścia nie będę wam pokazywał, bo to jest tylko i wyłącznie wykopanie się do góry. Zastanawiam mnie też, czy naprawianie tych rzeczy za pomocą tego materiału, z którego zostały stworzone, tak jak ja wam pokazywałem na przykładzie na przykład obsydianu. Światło się zbugowało. No to czy to daje zawsze połowę, tak jak w przypadku tego kilofa, który ja naprawiałem ostatnio w meterze, czy daje to różne ilości naprawy? W zależności od tego, jak dużo potrzeba
na naprawienie danego przedmiotu. Też możecie mi napisać. Okej, wy są dość duże. Raczej nie będę w nich tutaj siedział, nie wiadomo ile. I po prostu zaraz sobie stąd wyjdę, żeby nie przedłużać odcinka. Nie chcę tych torów. Wypał to. Nie potrzebuję tego. Jedwabny do tych mam. Jestem usatysfakcjonowany. Myślę, że mogę wychodzić. Jeśli aż będę wychodzić, no to oczywiście myślę, że również mogę się z wami pożegnać. Więc ja wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek standardowo wam się spodobał. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. No i cześć.